Kryminalistyka jest nauką o działaniu przestępczym i dochodzeniu do ustalenia, kto jest sprawcą przestępstwa. I w związku z tym kryminalistyka, czy do tego celu, wykorzystuje szereg podstawowych nauk, takich jak chemia, biologia, ale również matematyka, informatyka i psychologia również. Wiele nauk szczegółowych, chociażby metaloznawstwo. Kryminalistyka jest na wszystkich wydziałach prawa i administracji. Są katedry kryminalistyki. Nawiasem mówiąc, najwięcej zajęć z kryminalistyki jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kryminalistyka zatrudnia specjalistów, których wykształcenie wcale nie musi być wykorzystane w policji, ponieważ i laboratoria kryminalistyczne mogą i na świecie są cywilnymi jednostkami badawczymi. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne jest tego przykładem, ponieważ jest jednostką naukowo-badawczą. To policyjne laboratorium wynika z tego, że na rzecz policji, na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przekazujemy informacje co do zabezpieczonych przez policję śladów. Drugą jednostką naukowo-badawczą jest Instytut Ekspertyz Sądowych, które jest w resorcie sprawiedliwości, natomiast w znacznie szerszym stopniu zajmuje się badaniami naukowymi, wykonując w dużej części podobny zakres badań śladów. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym wykonywane są badania naukowe, które w efekcie pozwolić mogą na identyfikację na przykład osób, które zaginęły w innych krajach, a więc mamy do czynienia tylko z informacją o zbadanym tam kodzie genetycznym, natomiast danej osoby zaginionej, natomiast my wykonujemy badania biologiczne osób spokrewnionych w różnym stopniu. Są to projekty, które w efekcie sprowadzą się do klasycznych metod badawczych, natomiast w związku z tym, że jest to poziom europejski, dzięki temu badania wykonywane w innych krajach, wyniki badań wykonywanych w innych krajach będą porównywalne z badaniami, które my wykonujemy. Jesteśmy w tej chwili w pracowni technicznych badań dokumentów. W pracowni tej zajmujemy się optycznymi metodami badań dokumentów. Wykorzystywane są różne źródła światła, począwszy od lamp ultrafioletowych o długości fali 254 nanometry, aż po bliską podczerwień rzędu 1200-1600 nanometrów. Wszystkie urządzenia, które są tutaj zgromadzone, są to urządzenia specjalnie dedykowane właśnie badaniom dokumentów. I każde z tych urządzeń praktycznie jest wykorzystywane w badaniu każdego dokumentu. W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania metodyki badań dokumentów, która ściśle określałaby, w jaki sposób należy dokumenty badać. Pierwszą rzeczą w momencie, kiedy wpływa do nas dokument do badania, są jego oględziny mikroskopowe. Mikroskop jest w dalszym ciągu podstawowym narzędziem pracy eksperta. Następną rzeczą jest badanie dokumentu w różnych źródłach światła w celu ujawnienia wszelkich zjawisk, które na dokumencie można ujawnić. I w zależności od tego, jakie są wyniki tych badań wstępnych, poddaje się dokument kolejnym badaniom. W myśl polskiego prawa karnego dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym związane jest określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. W związku z tą definicją spotykamy się z różnymi dokumentami, które są badane w naszym wydziale. Z reguły są to dokumenty wytwarzane na klasycznym podłożu, takim jakim jest papier.
Ostatnio coraz częściej są to podłoża plastikowe, chociażby polski dowód osobisty czy karty płatnicze, ale również spotykamy się z dokumentami wytworzonymi na zupełnie nietypowych podłożach, takich jak skóra zwierzęca, skóra ludzka, drewno, arkusze metalowe. Zapisy na wszystkich tych dokumentach mogą być badane i bywają badane w naszym wydziale. Osobną dziedziną, którą się zajmujemy, jest wydawanie opinii na temat jakości zabezpieczeń dokumentów nowo wprowadzanych do obiegu, ważnych dokumentów państwowych. W pierwszej fazie badań określamy, na jakim papierze dokument został wykonany, określamy, jakie są wymiary tego dokumentu, jaka jest barwa papieru. Następnie przechodzimy do badań mikroskopowych. Określamy, jakimi technikami drukarskimi zostały wykonane wszystkie nadruki, które się znajdują na dokumencie. Określamy też, jaką techniką zostały naniesione odciski pieczęci i pieczątek znajdujących się na zakwestionowanym dokumencie. Następnie dokument badamy w promieniach ultrafioletowych. Teraz przejdziemy do badań mikroskopowych. Określimy techniki drukarskie, jakimi ten dokument został wykonany. W tej chwili wykorzystujemy światło przechodzące do pokazania Państwu znaków wodnych, nitek zabezpieczających, czyli podstawowych zabezpieczeń w papierze. Po lewej stronie jest widoczny znak wodny. W środkowej części jest nitka zabezpieczająca z mikrodrukiem. W tej chwili jest wykorzystywany zakres promieniowania 365 nanometrów. Widzicie Państwo awers banknotu. Są zastosowane farby fluoryzujące w różnych kolorach, począwszy od farb seledynowych, a skończywszy na farbach czerwonych. Podobnie wygląda banknot na stronie rewersowej. Również są zastosowane farby fluoryzujące w ultrafiolecie. Tutaj zastosowano farby świecące w kolorze seledynowym. Widoczne są również włókna zabezpieczające. Jest to kolejne zabezpieczenie wprowadzane w masę papieru. Tutaj Państwo widzicie trzy włókna świecące w trzech kolorach, seledynowym, niebieskim i czerwonym. To są te małe przecineczki. Do tutejszego laboratorium kryminalistycznego wpłynęło postanowienie o powołaniu biegłego, w którym prowadzący pyta, czy ten dokument, który trzymam w ręku, jest oryginalny, jakimi technikami ten dokument został wykonany, no i czy były dokonywane na przykład usuwania pierwotnych zapisów lub były nanoszone wtórne zapisy na ten dokument. Może najpierw pokażę dokument autentyczny. Jedna z linii tego dokumentu jest wykonana w postaci mikrodruku. Jest to dokument oryginalny. Proszę zobaczyć, jak wygląda ta sama linia w dokumencie nieautentycznym. Fałszerze jedynie zaimitowali, że nie jest to linia ciągła, że składa się z jakichś nadruków. Kolejnym elementem zabezpieczającym na tego typu dokumencie są zabezpieczenia wykonane w promieniowaniu ultrafioletowym. Jest to świecąca numeracja i rozeta widoczna, wykonana farbą aktywną w ultrafiolecie. Te same elementy wykonane na dokumencie fałszywym. Numeracja świeci w nieco innym kolorze, natomiast siatka giloszowa jest praktycznie niewidoczna. Na stronach wewnętrznych dokumentu są wykonane farbą aktywną w ultrafiolecie litery PL na obu kartach. Na dokumencie nieautentycznym są widoczne tylko na jednej ze stron. Stwierdzenie takich różnic w wykonaniu dokumentów pozwala na stwierdzenie, że dokument jest nieautentyczny.
Kolejny przykład jest to polski, nowy polski dowód osobisty. Można sobie tutaj obejrzeć wszelkie zabezpieczenia, które są na dokumencie. Tutaj Państwo widzicie zabezpieczenia na stronie awersowej naniesione farbą aktywną w ultrafiolecie. Można obejrzeć szczegóły dokumentu, na przykład mikrodruk, elementy grawerowania laserowego, fotografie, sposób wykonania fotografii posiadacza dokumentu. Na stronie rewersowej jest kilka ciekawych zabezpieczeń, choćby orzeł wykonany farbą specjalną, farbą zmiennooptyczną. Efekt kątowy grawerowany laserowo. Także urządzenie to służy do badania nie tylko dokumentów papierowych, o których mówiliśmy poprzednio, ale dokumentów praktycznie wykonanych na wszelkich innych nośnikach. Wspominałem Państwu również o badaniu zapisów na skórze, na drewnie. Niestety czasami rozmiary tych obiektów są tak duże, że nie ma szansy umieszczenia ich na stole roboczym tego urządzenia. Wtedy korzystamy z pomocy naszych innych wydziałów, korzystamy z urządzeń, które są na ich wyposażeniu. Są to specjalne oświetlacze, specjalne filtry i jest wykorzystywana do tego klasyczna fotografia. Ocena jakości i sposobu wykonania dokumentów jest to sprawa subiektywnej oceny eksperta. Tutaj niewiele rzeczy da się zmierzyć i wyrazić za pomocą liczb. Tylko wiedza i doświadczenie eksperta pozwala na stwierdzenie, czy mamy do czynienia z dokumentem autentycznym, czy nie. Dlatego też szkolenie ekspertów, którzy zajmują się badaniem dokumentów w policji, trwa około 3-4 lat. Badając autentyczność dokumentów, istnieje konieczność porównania dokumentu badanego ze wzorcem. W tym celu w naszym laboratorium została wykonana komputerowa baza dokumentów, europejskich dokumentów samochodowych i umożliwia ona sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie technik wykonania dokumentów oryginalnych i porównania ich z dokumentem aktualnie badanym. W tej chwili zajmujemy się badaniem francuskiego dokumentu rejestracyjnego. W bazie można sobie wybrać taki dokument. Baza umożliwia obejrzenie dokumentu w świetle białym, umożliwia weryfikację zabezpieczeń w papierze, czyli zdjęcia wykonane w świetle przechodzącym, w promieniowaniu ultrafioletowym. Pozwala również na sprawdzenie pewnych elementów zabezpieczających dokumentów, siatki giloszowej, mikrodruków, nitek zabezpieczających, widocznych zarówno w świetle białym, jak i w promieniu ultrafioletowym, znaku holograficznego. Oprócz tego baza zawiera opis dokumentu, techniki jego wykonania, zasady wypełniania. Wskazane elementy można od razu na dokumencie można obejrzeć w postaci graficznej. Urządzenie, program jest wyposażony w lupę, która pozwala obejrzenie powiększenia dowolnego elementu na dokumencie. Baza zawiera około 200 dokumentów europejskich. W ten program wyposażone są wszystkie laboratoria wojewódzkie. Wszyscy nasi eksperci mają dostęp do tych informacji, co zdecydowanie ułatwia i skraca czas wykonywania ekspertyz.